żebym nie wiem, jak się człowiek starał, to nie wychodzi. Dlatego teraz wrzucam Wam przebitki zdjęć zrobienia pudełek. Kilka najpierw zrobiłam, że tak powiem, docinając i wygując papier. Zrobiłam ich tam chyba, nie wiem, 10 czy ileś. I potem siedziałam i sobie składałam te pudełka. Sklejałam i układałam w kalendarzu. Dlatego ten kalendarz i układ tych pudełek, co za chwilę zobaczycie na kolejnym filmie, na kolejnej części filmu, jest trochę inny niż te z pierwszego kalendarza. Trochę chyba większe mi wyszły. Zdecydowanie nawet bym powiedziała. No ale wracamy do dalszej części filmu. Wy wiecie oczywiście, że ja nagrywam te filmy z dużym wyprzedzeniem, prawda? No bo jeśli widzieliście mój film z 2 listopada, z planowaniem listopada, no to wiecie, że listopad jest dla mnie masakrycznie krótki, jeśli chodzi o mój czas na pracę i na inspirację. Więc jeszcze raz, tu mamy jeden cal, a tu mamy 7 ósmych. Ja przykładam papier dokładnie pomiędzy, tak? Wtedy ta moja ramka będzie malutka, ale będzie. Ok, to jest pierwszy mój pasek. Teraz obetnę drugi taki sam. I to będą paski, te dwa. To będą paski na górę. Na górę, ale w poziomie. Czyli to będą te paski tutaj. Tak? Jeden i drugi. Albo tą ciemniejszą stroną, albo jaśniejszą. Jak Wam tam jest wygodnie. Widzicie? Teraz ta rameczka jest taka bardzo, 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 bardzo malutka. I to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Ja uwielbiam, jak ta ramka jest taka mała. Więc ja to sobie odkładam na bok. I teraz dotnę dwa paski. Tylko najpierw wydobędę moje magnesy. I teraz dotnę dwa paski na górę tych dłuższych boków, tak? Układam sobie znowu na tej połówce, znaczy na tym pomiędzy jednym calem a 7 ósmych. Staram się, żeby ten papier mi się, wiecie, nie daj Boże, nie przesunął, żeby on był równo dociśnięty tutaj do tej górnej części. No i coś mi się wydaje, że właśnie jest krzywo. Teraz zobaczymy. O, i to bardzo krzywo. Ten wyrzucam. Teraz muszę kawałek obciąć, żeby było prosto, ale mi zjechało. Ja już śmiałam się kiedyś z tego mojego trymera, że on jest trochę źle skonstruowany. Układam, dokładam, przytrzymuję papier. No i teraz jest prosto. I to są dwa górne paski. No i teraz potrzebuję teraz dwóch kolejnych do środka, tak? Dwóch kolejnych, czyli dwóch boków do środka. Jeden, drugi. Dwóch boków do środka, dwóch boków na zewnątrz. Nie, jednego boku na zewnątrz, tego dłuższego, bo jednego nie będę oklejać. Ach.
No i dwóch krótszych. No i teraz tutaj mam te nutki i nutki to nutki, ale ten napis, tak? Więc odwracam tak, żeby było jak najmniej tego napisu i z drugiej strony odcinam i to będą poziome wewnętrzne boki. Żeby nie było tych napisów, wiecie, żeby napisy nie szły z góry na dół, nie? Okej. Czyli mam dwa wewnętrzne krótsze, dwa górne krótsze, trzy wewnętrzne, dwa wewnętrzne, jeden zewnętrzny i dwa górne. Okej. I jeszcze potrzebuję pasek do na górę i na dół po zewnętrznej stronie, tak? Okej. To jest jedno. No i tutaj nie wiem, czy uda mi się stracić te napisy. Tego nie mam pojęcia. Ale tym sposobem mam wyciętych 2, 4, 6, 8, 11 pasków. I gdybym się nie pomyliła, to spokojnie miałabym jeszcze 12. Natomiast pomyliłam się z tym jednym, więc no, ten się już nie przyda do niczego, bo on nawet nie ma jednego cala. No dobra, no to jak to teraz okleić? No to nie jest trudne. Ja Wam tylko pokażę na przykładzie, a Wy sobie zrobicie sobie wszystko już sami, tak? Ok, no to ja bym chciała, żeby ten mój kończył się tutaj. Tylko za szybko odłożyłam trymar. Muszę sobie na następne spotkanie przynieść tą małą gilotynę, bo o ile mała maszynka jest bez sensu, o tyle mała gilotyna jest super. Tylko gdzie jestem? A, tu jest ta moja kreska. Tu jest ta moja kreska. To jest moja kreska. Tu sobie układam, odcinam i tu mam pierwszy element, tak? Ja nigdy nie odcinam dwóch na raz. Nie wiem dlaczego, ale ja się po prostu boję. Ja się boję, że mi wyjdzie źle. Że jeden bok jest krótszy, drugi dłuższy albo coś innego wyskoczy. Więc ja nigdy nie odcinam dwóch na raz. Jest ta moja kreska. Odcinam. I mam dwa paski, tak? No to mogę je spokojnie przykleić. Znowu cukierek albo psikus. No dzisiaj to nie jest dobry dzień na nagrywanie. Mój syn nawet poszedł na imprezę Halloweenową. Okej. I teraz. Już nie będę wyłączać, dobra? Przepraszam Was za te dziwne odgłosy, ale już nie będę tego wyłączać. No i teraz tutaj jest ta część, którą ja mam przyklejoną po skosie. Oczywiście, jeśli ktoś nie lubi albo nie czuje się na siłach. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach, no to oczywiście tego nie będzie robił, tylko przyklei to prosto, tak? I też będzie dobrze. Natomiast ja lubię to przyklejać po skosie. Ja lubię to przyklejać po skosie, czyli zaznaczam sobie. Patrzę sobie, gdzie jest tutaj. Tutaj zaznaczam sobie równiutko, dokładam papier, tak? Mam nadzieję, że Wy to widzicie. Dokładam sobie tutaj równo papier, żeby dochodzi tutaj, tak? Dochodzi tutaj równiutko z tym papierem, który jest pod spodem. I zaznaczam sobie tu kreskę, no i kreskę na rogu. No i normalnie
nożyczkami. Jeśli ktoś nie czuje się na siłach, to robi to oczywiście na trymerze. Obcinam sobie ten róg i dokładam papier i mam to równiutko skonstruowane, tak? Tu mam ładny róg, tu mam ładny róg. No i tu mam jeszcze na dole prosto, bo nie mam przyklejonego tego papieru dolnego. Ale jak go przykleję, to zrobię dokładnie tak samo, tylko w tą stronę, żeby ten papier był taki sam po obu stronach, tak? Nie kleję. Dzieciary pamiętają, że w zeszłym roku otwieraliśmy drzwi i dawaliśmy cukierki. Nie wiem, czy jeszcze ktoś w bloku to robi, ale my dajemy. I teraz robię taki sam myk z tej strony na dole, tak? Tu sobie układam u góry równo, tak jak już mam ułożone. Tutaj dokładam równo papier. I znowu zaznaczam sobie tutaj i tutaj, czyli od rogu, tylko teraz w przeciwnym kierunku, tak? No nie wiem, czy teraz za mocno nie ścierałam tego. Elegancja Francja. No ja bym powiedziała, że jak na mnie to idealnie, po prostu ideolo, pięknie. No i teraz mogę ten przykleić. Oczywiście nie rzucam tego papieru od razu na całą długość, tylko po malutku, po kawałeczku przykładam i mam przyklejone. Myślałam przez chwilę, że mam to do góry nogami i już chciałam być zdenerwowana, ale nie, jeszcze nie jest do góry nogami. Dlatego, jak widzicie, dlatego ja tak patrzyłam na te paski, w którą stronę należy je przyłożyć, żeby były napisy w dobrą stronę, tak? Te jasne są do środka. Żeby były napisy w dobrą stronę. I teraz tutaj znowu odwrócę to tak do siebie troszkę bokiem, tak? Żebyście wy widzieli i żebym ja widziała. Znowu dopasowuję papier tutaj u góry, żeby dokładnie dochodził do końca. I zaznaczam sobie róg. I tutaj ten róg. I biorę nożyczki. No i jak widzę, gdzie to zaznaczyłam, to już mogę ciąć. Ale akurat nie widzę. Tu mam równo. No i teraz tu. Tu nie odcięłam papieru, więc nie jestem na jego rogu, tylko tak wiecie, kawałek dalej, nie? Sprawdźmy. No pięknie. Idealnie wpasowałam się w rogi. I te górne, i te dolne. No jestem z siebie mega dumna.
Tak jestem z siebie mega dumna, że czego nie mam? Tak, macie rację, na pewno wszyscy krzyczeli. Oczywiście, że nie mam magnesu, nie? Czyli chciałam bardzo zamknąć ten kalendarz na magnes. Pomyślałam, że mojemu dziecku będzie po prostu łatwiej i przewieźć, i operować tym kalendarzem. No ale co? Ale nie wkleiłam magnesu. No więc będzie na wstążkę. Tu mi się to troszeczkę jakby przesunęło. Dobrze. Jest git. Pomasuję delikatnie, bo to jak mówię cały czas nie jest papier najgrubszy, więc delikatnie sobie pomasuję. No i teraz mogę się wziąć teraz za docinanie tego papieru do wewnątrz. Go tak troszeczkę mniejszy docinam, tak, żeby. Nie, tu myślałam, że mi spadł nożyk, a to korek odkleił tylko. Troszkę go mniejszym docinam, żeby on mi się tutaj ładnie zmieścił, ale też, żeby nie był taki, wiecie, taki na styk, a jest na styk, więc jeszcze odrobinę go tutaj ciachnę. Ramka przecież nie przeszkadza w niczym na górze i na dole, a łatwiej będzie mi go po prostu przykleić. O, teraz jest luz, więc teraz będzie dużo lepiej. No to przyklejam. Te boczne papiery, te kawałki boczne, ja bardziej przyklejam w górę, dociągając do górnej krawędzi tego shadowboxa, niż do dolnej. Jakoś mi się tak wydaje, że to ładniej wygląda. I mam pewność, że mi nic tam na dole nie będzie haczyło. I tu mam ramki z jednej i z drugiej strony, ale raczej to dociągam do góry niż do dołu, tak? I teraz muszę to tak troszkę postawić hit po chińsku, żeby tutaj też domasować elegancko i ładnie, żeby się to wszystko przykleiło. Bo jak się tutaj ten papier nie przyklei równo, a będziecie wciskać te pudełka, a będziecie je wciskać, chyba że obliczycie to z jakąś szczeliną minimalną, ale to już będzie ciężkie obliczenie, no to po prostu. No to po prostu co? No to po prostu będzie się haczyć, jak będzie za bardzo do dołu ściągnięty ten papier. A jak będzie miał luz na dole, no to nic się haczyć nie będzie i będą nasze pudełeczka wskakiwać i wyskakiwać elegancko. Jeśli się okaże, że, bo ja tak wiecie, siedzę, nagrywam, ale jeśli się okaże, że ten film jest trochę przydługi, to ja go po prostu zetnę. Bo też nie chcę, wiecie, żeby on trwał tam godzinami, nie? Bo to nawet YouTube nie pozycjonuje takich filmów bardzo długich, więc. I tak nie pozycjonuje, nie? To że. Bo ich nie pozycjonuje, więc nie ma się co tam za bardzo przejmować, nie? Ale no, za długie to też niedobrze. I znowu przykładam trochę bardziej w górę niż w dół. Patrzę, żeby tutaj ładnie doszło do boków w taki sam sposób. No i teraz kością można ładnie dogładzić, dokleić wszędzie.
Szczególnie u góry, tak? Szczególnie u góry. Że, czyli tutaj, w tym rancie górnym, tak? Żeby to się nie odklejało. Żeby nam potem te nasze pudełeczka nie zniszczyły tego papieru. No i teraz mamy tutaj u góry odłożone te boczne krawędzie. To były zewnętrzne. A, jeszcze tu mamy zewnętrzną krawędź. Tu mamy zewnętrzną krawędź. No i jak zauważyliście, pewnie już to widzicie. Jeszcze nam są potrzebne dwa paski, żeby okleić dół i górę wewnątrz. I dwa paski, żeby okleić zewnętrzne, te mniejsze krawędzie, tak? No i oczywiście mamy te paski docięte. No i oczywiście, że teraz to jest do góry nogami maksymalnie. Więc muszę przekręcić. I ułożyć. Tutaj też staram się bardziej dopchnąć do środka ten papier, żeby on nie wystawał za bardzo na zewnątrz. Dobrze jest, powiem Wam, wszystko doklejać, jak to leży tak poziomo. Tak, dokładnie tak jak teraz. To wtedy te boki się tak nie zapadają, nic się nie chwieje. To dużo lepiej się pracuje, jak to leży tak na płasko. Ok. No dobra, no to teraz te boki wewnętrzne. I tutaj już nie robię żadnych oczywiście, wiecie, skosów, tak? No bo to bez sensu. Papier dochodzi na płasko, więc na płasko trzeba go przykleić. Też dopasowuję, żebym miała trochę miejsca, bo już jest trochę grubości tego papieru z tych dłuższych boków, tak? No to trochę sobie, o, teraz mam luz. Teraz mam luz i teraz jest dobrze. I jeszcze drugi. Który oczywiście spadł. To no nie jest to, wiecie, trudna już teraz praca, tylko taka mozolna, nie? Zmierz, odetnij, zmierz, odetnij, zmierz, odetnij. A jak będzie robienie tych pudełek, to będzie, ostrzegam, jeszcze bardziej mozolna. Dobra, jeszcze odrobinę muszę ściąć. Nawet nie jedną ósmą, jedną szesnastą odcinam tego papieru. No i teraz mogę sobie przykleić. I tym sposobem mam oklejone boki, wszystkie wewnętrzne i górne, czyli to, co jest no, najważniejsze w tym shadowboxie. I też sobie tak układam, żeby bardziej to dociągnąć do góry niż do dołu. Ok. Oczywiście, żeby tak, żeby tutaj nic mi nie wystawało na tym rancie, nie? To wiadomo. O, no i ta druga. I u góry mam taki mureczek i na dole
a na bokach mam te nutki. Wszystko jest z jednego arkusza, z tej samej strony tego samego arkusza, więc to musi do siebie pasować, to po prostu musi do siebie pasować. Ok, i zostały nam te dwa zewnętrzne boki, góra i dół. No i teraz tutaj muszę trochę, o akurat, nawet nie muszę kombinować, nie będzie tutaj tych napisów. Tylko to muszę po prostu odciąć. Tak. Na dole się udało spasować za pierwszym razem. Więc doklejam. Tak, jeszcze tą pracą po tej gilotynie, po tym trymerze, ale no chcę, żebyście to po prostu widzieli, nie? Jak już to oklejam. Nie jest to może najbardziej ekscytująca część tej pracy, no ale jest. No i góra. Mam u góry kubek z już zimną kawą, więc nie jest to najłatwiejsze. W sobotę będę, jutro jest piątek i mam gości, więc w sobotę będę nagrywać tutoriale. Fajne bazy mam wymyślone, znaczy wymyślone, trochę zainspirowane, a trochę pomyślane po mojemu. I górną część też przyklejam, tak jak mówię, na płasko. W sobotę będę, wracając do mojej myśli, będę nagrywać tutoriale. Bardzo Was serdecznie na nie zapraszam. Bo one na początku takie były trochę takie dziwne, trochę miałam takie wrażenie, że o Jezu, no ja będę uczyć kartki robić, nie? Jak nie umiem kompozycji wykleić. Ale okazało się, że sprawia mi to ogromną, ogromną przyjemność i że wbrew pozorom tutoriale są oglądane, za co Wam bardzo dziękuję. Dobra, no to mamy naszą piękną bazę oklejoną z wszystkich stron. Elegancja Francja. Tak to się będzie otwierać i zamykać. No tu będzie wstążka. Tak już napiszę, żeby nie zapomnieć. No to będzie również wstążka tu. Dobra. A teraz pokażę Wam jeden z moich amerykańskich pudełek. Ja jestem głęboko przekonana, że każda z Was, każdy z Was, każdy z Was ma swój sposób na robienie pudełek. I jeśli masz ten sposób, to proszę Cię, wyłącz teraz ten tutorial, tak? A jeśli nie masz, no to welcome in my world, czyli witam w moim świecie. Dobrze, ja nawet miałam kiedyś taką kartkę, tylko nie śmiejcie się za głośno, nie? Ale już ona mi zginęła, ta kartka. No niedobrze, bo miałam tam, ale wstanę i zobaczę, czy jej nie mam gdzieś w pobliżu. Nie mam, ale ja na tej kartce miałam napisane,
Ile razy migujemy w bok, a ile razy migujemy w górę czy w dół, tak? No i teraz chciałabym zrobić pudełeczko. Powiedzmy to drugie. Ono ma 2 na 2,5 na 3,5 cala, tak? Ja sobie tutaj rozpisałam to w ten sposób, że tą część od krawędzi do krawędzi wyszło mi 8 i 1 czwarta, tak? I 3 ósme. Więc podzieliłam to sobie tak, żeby było nie 8, tylko 6 i 1 czwarta. No to tutaj mam mniej więcej 6 cali, tak? I te 6 cali jest dobre, ponieważ ja stąd i stąd zabrałam, bo zamiast 3 czwartych mam 1 cal. Czyli teraz chciałabym zrobić to pudełko i ono ma tutaj 2 cale, a tutaj ma 2,5, 3,5 cala. Więc 3,5 cala to jest więcej niż 2. To jest takie odkrycie Ameryki. Dlatego ten dłuższy wymiar będę bigować po dłuższej stronie papieru zawsze. Czyli co ja potrzebuję zrobić? Potrzebuję zrobić tak. 3 czwarte. W poprzednim kalendarzu robiłam 7 ósmych i to było za wysokie. Więc 3 czwarte to jest przestrzeń i łącznik. Czyli to jest wysokość pudełka i łącznik, tak? Następnie mam 2 cale, czyli przesuwam sobie do pełnego, czyli biguję na 3, tak? Jakbym chciała do tych 3 czwartych dodać po prostu 2 cale, no to wyjdzie 2 i 3 czwarte, tak? 2 i 3 czwarte. Teraz znowu 3 czwarte wysokość pudełka. 1, 2, 3, a to jest 1 ósma, tak? A ja potrzebuję 3 czwarte. Raz, dwa, trzy. 3 czwarte wysokość pudełka. I znowu powiedziałam, że po dłuższym boku bigujemy, a zrobiłam po krótszym, nie? No dobrze. I znowu 2 cale. Czyli to będzie teraz. Ja przesunę, żeby było prościej. Czyli teraz mamy bigowanie na 5 i 1 druga. No i znowu 3 czwarte łącznik. I tu już mogę ten papier odciąć. No i teraz muszę zobaczyć, czy w moim rzędach pudełek jest pudełko 2 na 2. No bo nie zmieści mi się 2,5 tutaj, jak będę chciała zbigować dwa razy, tak? Bo to by 2,5 i 2,5 to by było 5 i 2 razy 3 czwarte. No dobra, łącznik będzie trochę mniejszy. Czyli 3 czwarte, 2,5, czyli teraz mam 2,5. 2,5. Czyli pierwsze bigowanie 3 czwarte, drugie bigowanie 3 i 1 czwarta. No i znowu 3 czwarte, czyli 4. 4 cale, tak? Bigowanie na 4 calach. No i odcinam. No i się modlę, żeby to się złożyło pudełko. No, chyba się złoży. To jest łącznik, to jest wysokość i to jest wysokość. Czyli mam pudełko 2 na 2,5 cala. No i teraz tutaj mam te skrzydełka, nie? Które będą się składały do środka. Ale tutaj przy tym łączniku mam to skrzydełko podwójne, a nie chcę go mieć podwójnego. W związku z czym odcinam te dwa rogi na prosto. Odcinam te dwa rogi razem z bigowaniem. Od mojego łącznika, czyli od jednej z tych wysokości czy szerokości 3 czwartych, tak? Odcięłam. No a wszystkie to jest moje pudełko. Ono będzie teraz tak sklejone, tak? Do zewnątrz czy do wewnątrz, jak tam Wam wygodnie. No i teraz muszę ponacinać na dole te wszystkie
bigowania, żebym mogła złożyć w środku skrzydełka. I teraz tak, pamiętajcie o tym, że jedno, to dłuższe skrzydełko na dole, złączy się nie z tym u góry, tylko z tym obok siebie. Więc jedno z tych skrzydełek dłuższych, tych, wycinam po skosie, a drugie, to dłuższe, bo te krótsze wiadomo, że zawsze po skosie, wycinam na prosto. I teraz złożę to w ten sposób. Małe skrzydełko to ze skosami i to na prosto. I mi się ładnie zamknie pudełko. Tu sobie też oczywiście robię ten skos. No i po drugiej stronie robię dokładnie tak samo. Jedną część wycinam po skosach, tą dłuższą. Krótsze wycinam wszystkie po skosach, no to wiadomo, żeby się ładnie składały. Czyli to też będzie po skosie. Czyli pierwsze to moje dłuższe skrzydełko jest wycięte ze skosami, a to będzie wycięte na prosto. I mam pudełko i eleganckie skosy. Teraz muszę tylko tu sobie wszystko pozaginać. To nie musi być jakoś tam, wiecie, bardzo dobrze poprzyginane, ale musi być przygięte, tak? Chociaż w ten sposób po prostu palcami, żeby to się potem ładnie wszystko schodziło. I teraz mogę... Ja robiłam na zewnątrz te... Na zewnątrz te... sklejanie. Tu zostało mi bigowanie i nie chce się zamknąć. A teraz dużo lepiej. To też mogę jeszcze troszeczkę odciąć. Ja oklejam te pudełka tylko tym kolorowym papierem skrapowym. Oklejam te pudełka tylko od góry. Więc zamykam. No i teraz najpierw zamykam i smaruję klejem te małe skrzydełka, później te duże, które ma skosy. Tak. A na koniec to, które skosów nie ma. I w ten sposób mam elegancko złożone, równe pudełeczko. Czy można to zrobić prościej, zapytacie. Jak znam siebie i ludzi, to tak. Bo to nie jest powiedziane, że ja to robię najprostszym sposobem. Ja to robię takim sposobem, żeby mi to wyszło i żebym zmarnowała jak najmniej papieru, bo tego papieru zmarnowałam sporo, jak robiłam ten pierwszy kalendarz. Dlatego nie chciałabym teraz powtarzać tego ćwiczenia. I robię to tak, jak pokazałam Wam teraz. Za chwilę pokażę Wam jeszcze jedno to pudełko. To będzie pudełko numer 2. I teraz jak ono ma 3/4 wysokości, to ono ma jeszcze tutaj, jak widzicie, sporo miejsca, nie? Mam nadzieję, że widzicie. Ono ma jeszcze tutaj sporo miejsca. I myślę, że to na 3/4 będzie lepszym rozwiązaniem niż na 7/8. Naprawdę. Bo między 7/8 a calem było tak mało różnicy, że ja po prostu się bardzo myliłam w tych obliczeniach i składaniach. Teraz zrobimy jeszcze jedno to pudełko, które u mnie jest 1,5 cala długości na 1 cal szerokości, tak? Czy tam odwrotnie, 1,5 cala szerokości, a 1 cal długości. Czyli znowu 3/4 pierwsze bigowanie, to jest nasz łącznik. Teraz 1,5 cala, czyli ten dłuższy wymiar, bo go musimy zrobić 2 razy, a papier mam ułożony w dłuższą stronę. Mam 1,5 cala. Teraz znowu 3/4, czyli jestem na... Raz, dwa, trzy. Na 3 calach dokładnie. 3/4 i znowu 1,5 cala, czyli 4,5. I znowu 3/4. Czyli 5 1/4. I tutaj jest cięcie. I tu jest cięcie.
No i teraz mam mieć jeden cal wysokości, czyli 3 czwarte, 1 cal, czyli raz, dwa, trzy, cztery. No nie sądzę. Czyli 1 i 3 czwarte, tak? To jest ten. Czyli tu mam 3 czwarte, 1 i 3 czwarte i znowu 3 czwarte, raz, dwa, trzy, czyli 1, 2 i 1 druga i tu jest cięcie. No i teraz pytanie jest, czy jeszcze będę potrzebować pudełko, które będzie miało 1,5 na 1. Oczywiście. To będzie pudełko numer 1, a to będzie pudełko numer 11. Czyli tu mam zbigowane, czyli znowu 3 czwarte. Teraz 1 cal, czyli ja sobie tak przesunę, żeby się już nie pomylić. 3 czwarte, 1 i 3 czwarte. Boże, kiedy jest proste, dlaczego ja to muszę przesuwać? I 3 czwarte, czyli 2 i 1 druga i tu jest cięcie. I to jest pudełko numer 11. Znowu, odcinam dwa te małe kwadraciki od łącznika, bo nim zamknę pudełko. To sobie odcinam. Składamy. I to będzie tak zamknięte, tak? To będzie tak zamknięte. No i teraz musimy naciąć tylko te mniejsze naciąć łączenia do zewnątrz, te zewnętrzne, żeby naciąć bigowania zewnętrzne, żeby powstały nam te klapeczki do zamknięcia. Pierwsze obcięłam, to dłuższe obcięłam na prosto, więc drugie obcinam po skosie. Docinam sobie tutaj, żeby ładnie mi się to pozamykało. Tu znowu prosto, a ten mniejszy już po skosie. I tu znowu po skosie. No i tak właśnie trzeba zrobić 24 pudełka, a my już mamy niemalże 3. Także nie jest to bardzo trudne, pod warunkiem, że dojdziecie do jakiegoś fajnego sposobu na tworzenie tych pudełek, tak? Ja bardzo często się myliłam przy pierwszym kalendarzu. To robiłam za dużo tych bigowań, to za mało i mi się nie zamykały te pudełka. Albo miałam za dużo i chciałam obciąć i obciąłam ze złej strony. No u mnie to się generalnie zdarza wszystko. I teraz jeszcze nie przegięłam w tamtą stronę, więc muszę wygiąć do zewnątrz. Tu sobie przytrzymuję, przyklejam. No i teraz to, które na końcu zawsze przyklejamy, to dłuższe, które ma równo obcięte wszystkie boki, tak? I ono nam tworzy takie ładne, równe pudełeczko. O, widzicie? To sobie docisnę. No a tutaj jest moje otwarcie. Więc tego na razie nie zamykam, ponieważ no, muszę włożyć tam do środka prezent, tak? No i to będzie pudełko numer 11. No i mamy jeszcze pudełko numer 1. Tu już od razu widzę, że zostało bigowanie, więc mogę je spokojnie wyciąć, bo ona będzie mi tylko przeszkadzać. No i na początek odcinam dwa kwadraty od łączenia, od zamknięcia pudełka, tak? Tego bocznego zamknięcia pudełka. Ok. No i teraz nacinam sobie wszystkie
bigowania zewnętrzne. Tylko pamiętam o tym, że w tym większej klapce jedna klapka na dole jest obcięta pod skosem, a jedna na prosto. I tak samo jest z drugiej strony. Jedna jest obcięta prosto, a jedna jest obcięta pod skosem. Bo one się muszą nam ładnie zejść przy zamknięciu. Nie muszą być, że tak powiem, naprzeciwko siebie, prosto, prosto albo po skosie. Nie muszą. Ważne, żeby pamiętać o tym, że jedna musi być na prosto. I teraz zamykam sobie moje pudełko. Składam. Sklejam. No i teraz mogę powyginać albo do zewnątrz, żeby to dobrze chodziło, albo do wewnątrz, to już nie ma różnicy. No i jedną część sklejam. Wiecie, to nie trwa długo. Ja na początku najpierw sobie pobigowałam te pudełka, a potem dopiero je hurtem sklejałam. I to było dobre. A potem miałam przerwę trochę i robiłam każde pudełko oddzielnie i to już szło bardzo długo, jakoś tak. A jeszcze się pomyliłam parę razy. Więc... No i tu mam pudełeczko numer 1. I teraz tutaj, gdzie zapisuję sobie te cyferki, no to po prostu tylko okleję po prostu tutaj, nie? No i teraz pudełko. Tu jest pudełko numer 1, tu jest pudełko numer 2. Pudełko numer 3 ma 1 cal na 1 cal, więc 1 cal na 1 cal, czyli połowa, tak? Czyli tu wejdą dwa takie malutkie pudełeczka. A później tu wejdzie pudełko numer 5, bo to będzie 3 i 4 na 1 cal na 1 cal, a tu będzie 1,5 cala na 2, na 3,5 cala, czyli będzie takie samo jak to. Tu będą dwa takie, a tu będzie jedno takie. To będzie tak. Tak. Nie sądzę. 1,5? Przecież tu jest cal chyba został tylko. A nie, 1,5. Oj, 1,5 i to nawet z haczykiem. Nie, 1,5. Czyli to się elegancko. A, bo to jest 2 cale. To się tutaj nie zmieści. Tu wejdzie. To jest pudełko numer 2. Tu są pudełka 3 i 4, bo są 1 cal na 1 cal. Tak, ja wiem, że to jest narysowane, ja bym chciała, nie mogła. Ale to są te pudełka. 1 cal na 1 cal. Tak, na 1 cal. A tu będzie 1,5 cala na 2 cale i ono tutaj pięknie wejdzie. Dobrze. No to praca domowa jest taka, jak to mówi Olga, że trzeba zrobić pudełka. Można zrobić wszystkie, można zrobić tyle, ile się chce. No ja tam kilka pewnie kilka zostawię, tak? Szczególnie tu muszę zrobić zmianę, bo zaraz Wam pokażę jaką. To pudełko skrócę o 0,5 cala. I wtedy tutaj na dole wyjdą mi nie 0,5 cala pudełka, tylko jednocalowe pudełka.
Tak to zrobię chyba. Albo zostawię dokładnie tak, jak jest na rysunku i tam będą połówki po prostu. Czyli tutaj jest szerokość pół cala i tutaj jest też pół cala, a nie jeden, tak? I one są trochę mniejsze. No i tutaj wychodzi jedno pół cala i drugie pół cala. Tak to będzie, moi drodzy. Prawie. Dobrze. No to spotykamy się za tydzień i robimy dalej pudełka, a na trzeciej części, albo może już drugą częścią skończymy. Zobaczymy, ile tych pudełek uda mi się do tego czasu zrobić. I wtedy spotykamy się albo na ozdabianiu i wykańczaniu tego kalendarza, albo po prostu dalej dziergamy pudełka, a na trzecim wykańczamy. Albo spotykamy się na drugim ze zrobionymi pudełkami i wykańczamy nasz kalendarz, oklejamy pudełka co zostawiamy? Zostaje nam okładka do ozdobienia. Tych pasków wszystkich, którymi obklejaliśmy tutaj, nie wyrzucajcie, broń Boże, bo tych pudełek, które mają cal na półtora albo cal na cal, jest sporo. I one tutaj będą idealnie pasowały. Także nie wyrzucajcie tego. Ja, tak jak zawsze mówię, jak prowadzę jakiś tutorial albo coś robię, to ja zawsze mówię, żeby nie wyrzucać niczego, dopóki projekt nie zostanie skończony. Dobra, ten film jest bardzo długi, bardzo długi. Żegnam się z Wami dużym serduchem. Bardzo Wam dziękuję, że ze mną jesteście. Zachęcam do zrobienia kalendarzy adwentowych dla swoich dzieci albo dla siostrzeńców, bratanków, kuzynów, kuzynek i innych tamtych, wiecie, smarków, oszołomów małych, które się będą tymi kalendarzami cieszyć. A dziś to wszystko. Dzięki, pa. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, Izabela Dab, czyli Graf Iza. I widzieliście w przybitce zdjęcia stworzenia pudełek do mojego kalendarza adwentowego numer 2. To jest numer 1, a to jest numer 2. Słuchajcie, tak się rozpędziłam, że go po prostu skończyło. Siedziałam grzecznie i sobie oklejałam i oklejałam i oklejałam i przygotowywałam te pudełka do środka i zapomniałam, że nie nagrywam. Po prostu zapomniałam, że nie nagrywam. Tak się wciągnęłam w robienie tej pracy. Tak wygląda mój kalendarz adwentowy numer 2. Mam nadzieję, że na tym nieudolnym tłumaczeniu, jak się robi te pudełka, czegoś się nauczyliście i będziecie też chcieli stworzyć sobie taki, no nie sobie, tylko pewnie dzieciakom, kalendarz adwentowy w oczekiwaniu na do odliczania na oczekiwa do odliczania na W oczekiwaniu na Boże Narodzenie. Chyba wybrnęłam. Tak to wygląda, tak to się prezentuje. Mam nadzieję, że sprawiło Wam to albo sprawi tak samo dużo radości jak mnie. Kalendarz jest duży, pudełka nie są zbyt duże w środku, ale coś tam zawsze można będzie włożyć do tych pudełek, jakieś przekąska, cukierek, nieduże skarpetki. Wiecie, coś w tym stylu, bryloczek do kluczy. No, zawsze coś tutaj małego można do tych pudełek włożyć. Moje dwa są gotowe, identyczne, w sensie wiązane na wstążkę, w identycznej wielkości, długości, szerokości. Mam nadzieję, że tworzenie tych shadowboxów Wam się spodobało. Ten jest oklejony również na grzbiecie i z tyłu tym fajnym sweterkiem. Z przodu jest taka kwiatowa kompozycja i tutaj doklejony mały zajączek i śmieszna taka myszka, chyba to jest chomik. No tak wyglądają moje kalendarze i moje prace bożonarodzeniowe. Oczywiście prac świątecznych nie kończymy, jeszcze są, ciągle trwają tutoriale. W grudniu też będziemy robić ciąg dalszy tutoriali i kartki świąteczne, niekoniecznie takie standardowe,
Chociaż ja też chciałam stworzyć DL-kę jedną, więc jakoś tam jeszcze DL-kę zrobimy. No sorry, że nie pokazałam wszystkiego na filmie, ale myślę, że oklejenie papierem nie jest aż takie bardzo trudne, a część pudełek zrobiłam na początku tego filmu. Więc żegnam się z Wami serdecznie, ogromnym serduchem znad kalendarzy. Zapraszam na kolejne moje filmy i kolejne inspiracje. Mam nadzieję, że bawicie się na tych filmach równie dobrze, jak ja je nagrywając. To wszystko. Pa!